Co jest najważniejszą informacją na dzisiaj, to to, że prezentację z dzisiejszego spotkania znajdziecie w panelu organizacji na FaniMani. Po zalogowaniu się do panelu organizacji, tam jest zakładka 1% i tam jest link do tej całej tej prezentacji oraz wszystkich materiałów, wszystkie treści, które dzisiaj będę pokazywał, gotowe szablony, które możecie po prostu wziąć, nie wiem, wstawić nazwę waszej organizacji, numer KRS, bądź inne informacje i po prostu, nie wiem, opublikować, wysłać i tak dalej, to wszystko znajdziecie w tej prezentacji, którą za chwilę zobaczycie. Dla przypomnienia tylko, ja nazywam się Marek Zywert, jestem współtwórcą serwisu FaniMani.pl i głównie darowizną zakupów w internecie, ale również innych narzędzi, które my mamy dla organizacji społecznych. Nie będę tutaj wszystkiego przedstawiał, ale darowizny od zakupów w internecie są takim największym i taką rzeczą, która nas najbardziej wyróżnia, ale mamy też wpłaty darowizn na stronach, zbiórki online, czego większość osób nie wie, oraz inne narzędzia dla stron internetowych, tworzenia stron internetowych czy pozyskania finansowania dla waszej organizacji. Ok, lećmy z tematem. 25% więcej z 1% podatku. Kurczę. 25% więcej z 1% podatku i to są rzeczy do zrobienia w 17 dni, bo tyle nam zostało, jak jeszcze utniemy święta, to pewnie będzie troszeczkę mniej. Dzisiaj skupimy się na takich rzeczach, niektórych bardzo prostych, które pomogą Wam zebrać więcej z tego 1% podatku, a pewnie gdy wybierzecie albo będziecie w stanie zrobić kilka z tych rzeczy, to te 25% jest jak najbardziej realne. Za chwilę Wam powiem, z czego to wynika. Ale najpierw zasadnicze pytanie, ile to jest te 25% z Waszego 1% podatku, tak? Czy Wy wiecie w ogóle o co walczycie, o ile walczycie? Wybierzcie tutaj, udostępniłem przed sekundą ankietę, o jaką kwotę, czyli te 25% z waszego 1%, to o jaką kwotę możecie w tym roku jeszcze powalczyć. Czy to będzie kwota do 5 tysięcy, czy to będzie, czyli otrzymaliście do 20 tysięcy złotych z 1% podatku, czy to będzie kwota większa, czy to będzie kwota gdzieś tam w granicach, nie wiem, 15 tysięcy, czy jeszcze więcej. No, myślę, że mamy różnorodność. To ja liczę do 5 i zamykam ankietę. Policzę w głowie, nie będę taki tyle gadał dzisiaj. Dobra, i udostępniam Wam wyniki. Tak to wygląda, no, taka można powiedzieć duża różnorodność i z jednej strony mamy organizacje, które z tego 1% miały mniejsze środki, czyli do 20 tysięcy złotych, ale widzę, że mamy też i takie organizacje i to nie jedną, które miały powyżej 25, czyli te 25% podatku to jest powyżej 25 tysięcy, czyli całkiem konkretne środki z 1% zbierają. Dobra, czyli wiecie już, o co będziecie walczyć. I teraz ja przedstawię tutaj 11 pomysłów. W waszych głowach, jestem pewien, powstanie kolejne ileś wersji tego, co ja dzisiaj przedstawię. Jak jeszcze porozmawiacie z zespołem, czy z innymi osobami, to będzie tego jeszcze więcej. I teraz pytanie, jak właśnie wybrać z tych pomysłów. Tutaj taka prosta matryca, która pomaga wybrać z jednej strony coś, co patrzymy na czas, koszt, zespół, i pieniądze, które możemy czy powinniśmy wydać, aby dane działanie zrobić, z drugiej strony na potencjał, czyli ile tak na dobrą sprawę jesteśmy w stanie dzięki temu zyskać. I który z kwadratów, który numer nas najbardziej interesuje? 1, 2, 3 czy 4? Który waszym zdaniem jest najciekawszy? Tak, jest to oczywiście czwórka. Jest to oczywiście czwórka, czyli niski koszt albo niski nakład pracy albo mały zespół, a wysoki potencjał. Oczywiście są idealne rozwiązania, takich byśmy sobie wszyscy chcieli i sobie wszyscy życzyli, ale warto mieć taką świadomość, że jak wybierzecie sobie kilka pomysłów z tego, co dzisiaj przedstawię albo co wygenerujecie, to możecie sobie popatrzeć na to w ten sposób, ile będzie pracy, czy ile nakładów, czy kto ma uczestniczyć w realizacji, względem tego,
jakie korzyści może to przynieść. Druga rzecz to macie różne opcje związane z komunikacją. Przede wszystkim to, co możecie robić, to działalność jeden na jeden, czyli telefon, wiadomość, spotkanie. To oczywiście jest najbardziej angażujące, tak, bo trzeba chwycić za telefon, wykonać go, porozmawiać albo wysłać wiadomość do wybranej osoby, ale też z drugiej strony najbardziej skuteczne, tak, bo macie możliwość porozmawiania, usłyszenia argumentów, przekonania. Tak. Kolejna rzecz, komunikacja jeden do wielu i tutaj oczywiście bazy mailowe czy wysyłanie maili, czyli wy jako jedna osoba albo ktoś z waszej organizacji po prostu przygotowuje mailing, wysyła do wielu osób. Social media, czyli taka komunikacja jeden do wielu, z drugiej strony też często niezidentyfikowana, bo mogą to być wasi fani, ale mogą też być znajomi waszych fanów w mediach społecznościowych oraz wiadomości. O tym powiem też później, bo możecie na przykład wysyłać wiadomości w sposób bardziej zautomatyzowany, wiadomości indywidualne typu SMS, typu wiadomości przez Messengera czy WhatsAppa. Co jest tutaj ważne w tym jeden do wielu, żeby myśleć nie tylko o sobie, czyli to niekoniecznie wy jako prezes organizacji czy osoba zaangażowana w fundraising jest tą nadawcą komunikatu, ale mogą to być również celebryci szeroko rozumiani, tak, celebryci, webebryci, influencerzy. Ja to nazywam handlowcy, tak, bo czasami warto pomyśleć, czy na przykład wśród waszych przyjaciół waszej organizacji są osoby, które są dobrymi handlowcami. Bo co mają dobrzy handlowcy oprócz tego, że potrafią sprzedawać? Mają przeważnie mnóstwo kontaktów w telefonie. Albo też mogą po prostu odezwać się do wielu osób. To tak na dobrą sprawę już nie będzie komunikacja jeden do wielu, ale jeden na jeden, tyle że realizowana nie przez was osobiście, ale przez kogoś innego, tak? Czyli osobę, która jest gdzieś tam wokół waszej organizacji, czy to będzie celebryta, czy to będzie influencer, czy to będzie nawet jakiś lokalny influencer, czy osoba po prostu rozpoznawalna w miejscowości na przykład, która może poprzez swoje kanały dotrzeć do wielu osób. No i ostatnia ścieżka, najbardziej taka, o największym potencjale, czyli największym zasięgu, który można złapać, wiele do wielu, czyli zaczynając od na przykład zespołu organizacji, czyli macie, nie wiem, 5 osób w organizacji i to nie jest tak, że tylko wy robicie jedną rzecz, ale każdy z tych pomysłów, które ja dzisiaj przedstawię, może robić każda z tych 5 osób, czyli mnożymy tak na dobrą sprawę potencjał razy 5. Ambasadorzy i przyjaciele organizacji, czyli osoby, które są blisko organizacji, które wspierają was na różne sposoby, czy to wpłacają darowiznę, czy biorą udział w waszych wydarzeniach, czy wam pomagają na wydarzeniach, czy o cokolwiek zapytacie, są po prostu dla was. Dostarczając im narzędzia, dostarczając im pomysły, które dzisiaj zobaczycie, możecie zaangażować ich w to, żeby to oni byli waszymi takimi ambasadorami 1% podatku, czyli żeby to oni dotarli do swoich kontaktów, do swoich znajomych, czy do swoich chociażby fanów na Facebooku z informacją o tym 1%. No taką najprostszą metodą to są też udostępnienia wszelkiej maści, to też jest komunikacja wiele do wielu, no bo każdy z nas publikując coś w mediach społecznościowych marzy o tym, żeby tam na tym liczniku udostępnień pojawiło się tego jak najwięcej, no bo to udostępnienia powodują, że to leci dalej, dalej i dalej. Dobrze, to lecimy z kolejną rzeczą, niestety niezbyt pozytywną dla odmiany. Chciałem wam uświadomić, pewnie to jest dla was oczywiste, ale mimo wszystko doszedłem do wniosku, że warto to o tym powiedzieć, że nikt wam nie da tego 1% podatku, jeśli nie będzie pewnych podstawowych rzeczy, podstawowych komunikatów, podstawowych treści w tym, co przekazujecie. Przede wszystkim, jakie są wasze osiągnięcia, tak? Czyli co zrobiliście z poprzednim 1%.
Kolejna rzecz, na co wydacie pieniądze, czyli informacja o tym, na co planujecie wydać te środki, bo to jest bardzo ważne, aby budować relacje z darczyńcami również w taki sposób, że informujecie ich o tym, co zrobiliście dzięki środkom, które wam powierzyli, tak na dobrą sprawę, i co planujecie z tymi środkami zrobić. Jakiś czas temu trafiłem gdzieś, nie pamiętam już gdzie, na takie właśnie sformułowanie, że organizacja jest tak na dobrą sprawę takim powiernikiem środków, tak? Czyli otrzymuje pieniądze czyjeś po to, aby zrealizować określonego rodzaju działania, czyli tak na dobrą sprawę ktoś, można powiedzieć, w pewien sposób inwestuje i chciałby dostać informację, jak ta jego inwestycja została zrealizowana, czy będzie zrealizowana, jeśli mówimy o przyszłości. Kolejna ważna rzecz, nikt wam nie da 1%, jeśli wam po prostu nie zaufa, czyli mówimy tutaj o marce organizacji, dlatego wielu organizacjom, które są rozpoznawalne w Polsce, dużo łatwiej zbierać ten 1% podatku niż mniejszym organizacjom, ale mówimy tutaj też o rozpoznawalności lokalnej, tak? Czyli Michał na przykład z Salusem w Bielsku-Białej, podejrzewam, że jest rozpoznawalną organizacją działającą od wielu lat i robiącą dużo różnych rzeczy, czyli mają swoją markę, którą od lat budują. Ale też to zaufanie można budować poprzez opinie oraz polecanie. O tym też będę mówił, mam dla was taki przykład i taki szablon. I kolejna rzecz, nie będzie wiedział, jak technicznie ma zrobić, czyli ma wam technicznie przekazać ten 1% podatku, czyli oczywiście numer KRS albo cel, numer KRS i cel szczegółowy, jeśli jest niezbędny. Co jest tutaj ważne, że te informacje, te cztery punkty, one nie zawsze się ze sobą łączą. One nie zawsze się łączą, dlatego że czasami wystarczy, że ktoś będzie miał informacje techniczne, bo pozostała już na przykład wie, zna i nie trzeba go do pewnych rzeczy przekonywać. Za chwilę, jak będziemy omawiać kolejne rzeczy, to takie na te elementy też zwrócę uwagę. I to, co moim zdaniem jest istotne i o czym warto pamiętać w tworzeniu takich komunikatów jednoprocentowych, to liczby, liczby i liczby. Dlatego, że one przyciągają uwagę, dlatego, że one są interesujące, dlatego, że one są wokół nas codziennie. Gdy płacimy za cokolwiek, to posługujemy się liczbami, one są codziennie wokół nas, są prostym komunikatem, od którego można zacząć rozwijać historię. I to zobaczycie za chwilę. To co? Zaczynamy. Pierwszy z pomysłów, pierwsza propozycja to przypomnij bezpośrednio. I oczywiście WhatsApp, Messenger, Signal, tych komunikatorów obecnie się narobiło bardzo, bardzo dużo. Czy wiadomości SMS, to wszystko są sposoby na to, żeby dotrzeć. I nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale tutaj nie ma jakiejś tam treści z WhatsAppa, tylko jest konkretna treść, którą możecie zastosować. Później w tej prezentacji w notatkach znajdziecie tą treść do skopiowania, czyli możecie po prostu ją skopiować i ją wysłać. Co jest ważne, tutaj ten szablon zaproponowany jest w taki sposób, że nie od razu przechodzicie do drugiego punktu, który jest tak na dobrą sprawę celem. Drugim punktem i celem w takiej komunikacji jest najważniejsze, prośba o polecenie innym osobom, czyli wysłanie wiadomości do innych osób. Nie jest celem to, żeby ta osoba konkretna, do której piszecie, ta Anna Kowalska, żeby to ona wam przekazała ten 1% podatku, ale żeby ona przekazała tą informację dalej i podała do innych osób dalej. Bo czy to tak na dobrą sprawę ma dla was znaczenie? Oczywiście ma dla was znaczenie i dla realizacji tych dodatkowych 25% ma znaczenie. Czy ta osoba da wam ten 1% podatku, czy nie da? Czy Anna Kowalska przekaże wam ten 1% podatku? Ale z drugiej strony, bez względu na to, czy ona to zrobi, czy nie, możecie od niej oczekiwać, czy wyjść z propozycją, przekaż informację dalej. Czyli tutaj jest opisana sytuacja, już przekazałam wam 1%, tak? Czyli mamy informację pozytywną, ale załóżmy, ktoś mówi,
ktoś odpowie albo nie odpowie i możecie się domyślać, że w takim razie odpowiedź brzmi nie, w sensie nie przekażę wam 1% podatku, to możecie tak czy inaczej wyjść z krokiem drugim, mianowicie Ania, tak jeszcze pomyślałam, czy znasz kogoś, kto również mógłby przekazać nam 1%, czy możesz podać tę informację do 5 znajomych. Także z taką warto pamiętać o tym, że celem samym w sobie jest 1% plus przekazanie informacji dalej. To przekazanie informacji dalej spowoduje, że wysyłacie informacje do 10, do 20, 30 kontaktów i mnożycie to razy 5 kolejnych, do których to ta informacja może trafić. Ja tutaj celowo wpisałem, że chodzi o 5 kontaktów, żeby ktoś się nie zastanawiał, czy nad tym, ile ma być tych kontaktów, czy jeden wystarczy, czy dwa wystarczą, czy 4, czy 10, czy 15. Niech się ktoś po prostu nie zastanawia, tylko powiedzcie mu od razu 5 kontaktów i od razu głowa pracuje u odbiorcy. Okej, 5 osób. Do jakich 5 osób mógłbym wysłać informację o tym, żeby 1% przekazali tej organizacji? Taki jest tutaj scenariusz napisany. I po prawej stronie widzicie, co będzie potrzebne. Oczywiście baza kontaktów do zastanowienia się, do kogo chcecie napisać. Cały czas pamiętajmy, zespół, inne osoby, czyli niekoniecznie tylko i wyłącznie wy, ale również inne osoby w organizacji, niech sobie sami zbudują sobie własną mini bazę 10, na przykład 10 osób, 20 osób, do których oni napiszą, skorzystają z tej treści i wyślą ją dalej. Treść do wysłania to tutaj znajdziecie w tej prezentacji, scenariusz rozmowy telefonicznej albo filmu wideo, czyli warto się przygotować na to, żeby ktoś na przykład w wyniku tej wysłania tej wiadomości zadzwoni do was, bo będzie miał pytania, bo coś mu na przykład, nie wiem, nie pasuje w numerze KRS albo cokolwiek innego. Warto się przygotować na rozmowę. Ewentualnie możecie też całą tą rzecz zrobić w postaci filmu wideo, czyli po prostu nagrać taką wiadomość osobistą do jednej konkretnej osoby, a później ją powielić i wysłać również do innych. I narzędzia, które wam mogą być przydatne tutaj, nie wiem czy wiecie, że WhatsAppa na przykład można obsługiwać, czy Signala, Messengera tym bardziej, można obsługiwać poprzez przeglądarkę internetową. A to oznacza, że możecie sobie tą treść przygotować w jakimś dokumencie, zrobić kopiuj, wklej, podmienić imiona w prosty sposób, nie robić tego po prostu klikając na telefonie, tylko w wygodniejszy sposób na komputerze. Jest również, jeśli korzystacie z Androida, to jest serwis Messages z Google.com i od, nie pamiętam od której wersji Androida, ale możecie po prostu tak samo wiadomości SMS wysyłać z pozycji komputera, a niekoniecznie pisząc je w telefonie. Na urządzeniach iPhone to też jak najbardziej te wiadomości można wysyłać bezpośrednio z komputera, czyli możecie zrobić kopiuj, wklej i w dużo prostszy sposób tą komunikacją zarządzać. Dobra, lecimy dalej. To powiedziałem, no wiesz, czyli mamy pierwszy krok w sprawie 1% odbiorcy, czyli tej Ani Kowalskiej, do której napisaliśmy. Podziękuj albo przypomnij się, jeśli nie było odpowiedzi przez tam 1-2 dni i dalej kolejny punkt to właśnie poproś o przekazanie do znajomych. Możesz załączyć na przykład jakąś grafikę albo treść z liczbami albo jakąś ogólną informację, którą macie na temat 1% podatku. I tutaj jest jeszcze taka podpowiedź jedna, wykorzystaj grupy, w których grupy na WhatsAppie czy grupy na innych komunikatorach, grupy, w których jesteś osobiście, to co na pierwsze z brzegu przyszło mi do głowy, na przykład grupy klasowe, grupy szkolne, ale to mogą być grupy założone w różnych innych celach i co ważne, to mogą być grupy, w których nie tylko ty jesteś, tak? Czyli przekazując informacje do waszych, do osób w waszej organizacji albo do jakichś fanów waszej organizacji, do osób, z których na przykład porozmawialiście, że chcecie zebrać dodatkowo 1%, możecie podpowiedzieć i zapytać, ok, czy są jakieś grupy na WhatsAppie, w których jesteś, w których możesz w prosty sposób taką informację przekazać albo poprosić osoby, które tam są na tej grupie, aby przekazały 1% podatku. To jak gdyby zwielokrotnia dotarcie do podatników.
Dobra, lecimy z kolejnym tematem. Zaangażuj podatników, aby przekazali dalej. Tu oczywiście, co będzie potrzebne, baza kontaktów, treść do wysłania, którą zobaczycie za chwilę. Scenariusz rozmowy telefonicznej albo filmu wideo, bo to też możecie zrobić po prostu w innej formie. Oraz narzędzia e-mail, tak samo też WhatsApp, Messenger i tak dalej. Tutaj zakładam, że może być to głównie e-mail. Ze względu na to, że to jest komunikacja bezpośrednia, czy to raczej komunikacja jeden na jeden, to ma to wysoki potencjał finansowy. Oczywiście koszt czasowy też jest dosyć znaczny, no bo trzeba usiąść, te wiadomości czy bazę przygotować i to wszystko wysłać. Tu jest gotowa treść i jak korzystacie z Funny Money i z darowizn od zakupów w internecie, to pewnie w wielu przypadkach znajdziecie, w materiałach promocyjnych znajdziecie gotowe treści postów. Ostatnio też usłyszałem od jednej z organizacji, że to jest po prostu genialne, bo nie trzeba się zmurzać nad tym, co ja mam w tej wiadomości napisać, co ja mam w tym poście napisać. I tak samo podejdźcie do osób, do których chcecie przekazać informacje, czyli chcecie poprosić przyjaciół waszej organizacji o to, żeby przekazali informacje dalej do swoich znajomych, to dajcie im gotową treść. Po prostu napiszcie im, co oni mogą skopiować i po prostu wkleić i wysłać. Żeby nie musieli się zastanawiać od początku, ok, ale co ja mam napisać w tych wiadomościach, co mam zrobić? Dajcie po prostu instrukcję krok po kroku. Ta treść, która tutaj jest, to jest po prostu propozycja czegoś, co możecie wysłać do przyjaciół waszej organizacji. I na dole tutaj, w dolnej części tej wiadomości jest właśnie od razu też propozycja tego, co ten wasz odbiorca może wysłać dalej do swoich znajomych. Kolejna rzecz, kolejny pomysł. Jak to dalej pójdzie, to skończę przed czasem, ale dobra. Kolejna rzecz, kolejny pomysł. Wysoki koszt i średni, moim zdaniem, wysoki potencjał. To oczywiście ten potencjał warto ocenić względem waszej konkretnej sytuacji, waszej organizacji. Co potrzebujecie, żeby to zrobić? Chętną księgową albo księgowego, jakąś platformę do prowadzenia spotkania, czy to będzie Facebook Live, czy YouTube Live, czy Click Meeting, cokolwiek innego. I oczywiście promocję, czyli nagłośnienie wydarzenia na wszelkie możliwe sposoby. Co to daje i dlaczego warto to zrobić? To przede wszystkim jest konkretna wartość dla podatników. Czyli jeśli znajdziecie sobie jakiś temat, to księgowy z pewnością jest w stanie podpowiedzieć, tak? Ja tutaj wrzuciłem, jakie ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2021. To jest konkretna wartość, która przyciągnie nie tylko te osoby, które są na waszym fanpage'u, ale ponieważ to jest wartość, to łatwo i chętnie te osoby podzielą się tym dalej, tak? Czyli zwiększacie grono podatników, do których dotrze ta informacja, a dodatkowo w tym konkretnym temacie zwiększacie grono podatników, którzy się jeszcze nie rozliczyli. Bo jeśli ktoś jest zainteresowany webinarem czy spotkaniem na temat, jakie ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2021, no to w tym momencie to znaczy, że to są osoby, które są zainteresowane rozliczeniem takiej ulgi, czyli jeszcze się nie rozliczyły. I wyobraźcie sobie, że wy jako organizacja robicie taki live na swoim fanpage'u czy na swoim YouTubie, zapraszacie do tego live'a osobę, która jest księgową i która chociażby, nie wiem, na 5 slajdach powie najważniejsze rzeczy i docieracie do bardzo, bardzo konkretnej grupy osób, które są zainteresowane czymś istotnym w kontekście rozliczenia i które się jeszcze nie rozliczyły. Czyli z jednej strony dajecie wartość, konkretną wartość, z drugiej strony macie okazję tym osobom, które na przykład trafią na ten webinar, na tego live'a zupełnie przypadkowo, bo dostali informacje od znajomych, nie znają waszej organizacji, nie wiedzą nic na temat tego, co robicie i czym się zajmujecie, macie okazję im przekazać również informacje o tym, że słuchajcie, tam możecie wesprzeć nas 1% podatku. Tam jest to jeden dodatkowy argument, którym usłyszycie za chwilę na kolejnym filmie. Także to kolejny pomysł numer 3. Kolejna rzecz,
propozycja i oczywiście też szablon, gotowa treść. Poproszę o opinię w Google i na Facebooku. Co do tego potrzebujemy? Treść wiadomości i opinii, najlepiej kilka różnych. Bazę odbiorców, czyli kogo poprosicie o opinii. Linki do opinii albo instrukcji, czyli linki, gdzie ktoś ma kliknąć i wejść, żeby tą opinię zostawić. Koszt tego jest niski albo średni, ma to niski potencjał w kontekście 1%, ale w dłuższej perspektywie czasu buduje to zaufanie do waszej organizacji, czyli wracamy do tych czterech punktów wcześniej, gdzie budowanie zaufania jest jednym z nich. Inwestycja na przyszłość, czyli to nie tylko ten 1%, ale również te opinie pozwolą zbudować zaufanie, podnieść pozycję w rankingu Google i zwiększyć też zaufanie do organizacji, no bo ktoś wchodzi na przykład, nie wiem, na fanpage, widzi tam, czy są, nie wiem, 3 gwiazdki, czy nie ma żadnej, czy jest, nie wiem, 4,5, czy jest 5,0, tak? I tutaj też jest jak gdyby gotowa treść, z której możecie skorzystać, po prostu kopiuj, wklej, zmienić kilka rzeczy i wysłać do, nie wiem, chociażby 5 osób, czy 10 osób, z prośbą o to, żeby wypełniły, zostawiły wam opinię, czy to na Google, czy na Facebooku, czy też w jednym i w drugim miejscu, no bo jeśli jedna osoba będzie tą opinię dodawać na Google, no to jak już jest w tym trybie dodawania opinii i myśli o tych opiniach na wasz temat, no to może od razu zrobić to samo na Facebooku. Oczywiście jeśli dostanie linka i konkretne instrukcje, czyli krok po kroku, co może zrobić. Dobra, to mamy, jeśli chodzi o opinię. Kolejna rzecz i tutaj jest bardzo ciekawa, bardzo ważna i ciekawa informacja, czyli wykorzystaj krótkie życie postów. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile osób ogląda wasze posty na Facebooku? Coraz mniej, tak? Zasięg na Facebooku na przykład, zasięg postów organicznych dociera do 5% organicznie, tak? Organicznie, czyli post, którego wrzucicie, dociera do maksymalnie 5% fanów. Oczywiście jak gdzieś tam rośnie zaangażowanie, to może być to więcej, ale statystycznie i średnio 5% waszych fanów obserwujących widzi takiego posta. I tak na dobrą sprawę posty mają bardzo krótkie życie. Im portal społecznościowy bardziej dynamiczny, tym to życie jest krótsze. No i zaczniemy tutaj od Twittera. 15 minut. Co oznacza te 15 minut w przypadku Twittera? Oznacza to, że jeśli ktoś nie zobaczy tej wiadomości w ciągu 15 minut, to zostaje tylko 1% szans, że dotrze do tego posta, że go zobaczy, tak? Inaczej mówiąc, weźmy przykład tego Facebooka, 6 godzin, czyli w ciągu 6 godzin od publikacji posta ma on szansę dotrzeć do 99% waszych fanów, a później to spada bardzo, bardzo drastycznie. Co to inaczej, co to oznacza, tak? To oznacza, że po 6 godzinach możecie wrzucać kolejnego posta, bo szansa na to, że ktoś zobaczy tego wcześniejszego posta, już jest bardzo, bardzo mała. To dla innych różnych sieci wygląda inaczej, tak? Na Instagramie jest 48 godzin, czyli moim zdaniem całkiem, całkiem długo. Na YouTubie to jest 20 dni i więcej, na Pinterestie to są 4 miesiące. I tutaj jest bardzo ciekawa blog post, czyli to, co wrzucacie na waszą stronę internetową, to, co wrzucacie na wasze blogi, na przykład na stronach internetowych, ma rok albo dłużej. Ja o tym za chwilę coś więcej powiem. Warto o tym pamiętać z tego powodu, że to się przekłada również na to, jak często można publikować w sieciach społecznościowych i żeby się po prostu nie bać tego, że pewne treści powtarzacie, że weźmiecie posta, którego wrzuciliście, nie wiem, w lutym na temat 1% podatku, czy wrzuciliście 2 tygodnie temu na temat 1% podatku i nawet możecie go po prostu tak jak jest wrzucić jeszcze raz dzisiaj, bo szansa na to, że zobaczy go ponownie osoba, która tego posta już widziała wcześniej, jest po prostu niewielka. A nawet jeśli zobaczy, no to co się stanie? Tak na dobrą sprawę nic wielkiego się nie stanie.
I tutaj przykład Instagram, to są dane od dyrektora Instagrama z czerwca 2021, takie sugestie dotyczące postowania, czyli żeby to były minimum 2-3 posty tygodniowe, jeśli chodzi o Instagrama, maksymalnie jeden dziennie, tak? Czyli jeśli powyżej jednego, więcej niż jeden post dziennie wrzucacie na Instagrama, to może to powodować osłabienie zasięgów i sugestia, aby dwa stories dziennie wrzucać na Instagrama. To moim zdaniem jest całkiem dużo. My w Fanimani podejrzewam, że nie robimy tego aż tak często. I druga rzecz, Facebook. I tutaj bardzo ciekawa informacja. Średnia światowa to jest 1,55 posta dziennie. Czyli na fanpage'ach pojawia się półtorej posta, średnio półtorej posta dziennie. Czyli wrzucanie na Facebooka jednego, dwa posty dziennie nie jest żadnym, absolutnie żadnym problemem. Tak jak tutaj widzicie, 6 godzin życie posta na Facebooku, czyli jeśli wrzucicie coś o 8 rano, to spokojnie, nie wiem, o godzinie 18 czy o godzinie 19 możecie wrzucić kolejnego posta, bo szansa na to, że ta sama grupa odbiorców, te same osoby zobaczą tą wiadomość jest po prostu niewielka. Co będziecie potrzebować? To przede wszystkim treści, nowe albo wybór z wcześniejszych, czyli możecie sobie cofnąć się na swojego, nie wiem, Facebooka czy Instagrama, co wy tam publikowaliście miesiąc temu, 2 miesiące temu, a może w zeszłym roku z okazji 1%, żeby nie wymyślać koła na nowo, zabrać jakieś posty i po prostu wrzucić je ponownie, niech one tam się publikują częściej. Planer postów, możecie skorzystać albo z facebookowego, albo są takie narzędzia jak między innymi Hootsuite, który umożliwia proste publikowanie też na wielu platformach. Tu jako taka ciekawostka też wrzucam Wam w tej prezentacji linka do takiego filmu. Content marketing, jak tworzyć dobre treści na zatłoczonym rynku. To jest film Pawła Tkaczyka, uwaga, z 2020 roku na temat content marketingu, ale też film na temat tego, jak można wykorzystywać sieci społecznościowe w kontekście również publikacji na waszych stronach internetowych. Tam jest, nie pamiętam już nazwy dokładnej, jaka tam została użyta, ale tam jest bardzo fajnie wytłumaczone, jeśli chodzi o to, jak publikować, jak docierać, jak wykorzystywać sieci społecznościowe media społecznościowe do zwiększania waszych zasięgów. O, jest pytanie. Pytanie od Marcina, w przypadku Facebooka post zostaje na tablicy, to nie problem. To nie jest problem, to nie jest żaden problem, że ten post zostaje na tablicy, bo tak na dobrą sprawę tablice na profilach społecznościowych są rzadko kiedy przewijane. Zwróćcie sobie uwagę, jak na przykład otworzycie sobie Facebooka na komputerze, to zwróćcie sobie uwagę, wejdźcie sobie na dowolny profil. Ile tych postów tak na dobrą sprawę jest pokazanych? Tam jest pokazane kilka ostatnich postów, a później jak chcecie scrollować, no to się zaczyna dopiero zaciągać. Nie znam statystyk, przyznaję, nie znam statystyk, do ilu postów wstecz się ktoś cofa na fanpage'ach, ale zakładam, że jest to raczej niewielka grupa osób, które oglądają te posty i się cofają. Mogą się cofać akurat w kontekście tego, o czym mówimy, czyli o 1% podatku, mogą się cofać po to, żeby zbudować sobie jakieś zaufanie, zbudować sobie jakąś opinię na temat organizacji. Także to jedynie to, co mi przychodzi do głowy. Tak, i tak jak Iza napisała, też o to chodzi, żeby został, tak? Bo to też jest tak, że te posty, które zostają, w taki czy inny sposób mogą trafić do kogoś, albo wy możecie takiego posta wysłać, na przykład linka do takiego posta komuś za jakiś czas. Możecie wysłać linka do określonego posta i poprosić o udostępnienie tego posta dalej, tak? Czyli ten post dalej będzie dostanie nowe życie poprzez to, że ktoś go dalej udostępni. Czy warto przypinać posta na Facebooku? Pytanie od Agaty. Żeby on był widoczny na naszej stronie do końca kwietnia. Myślę, że jest to sprawa indywidualna.
Jeśli w mojej ocenie oczywiście, tak? Bo to zależy troszeczkę od tego, jaką obecnie prowadzicie aktywność na Facebooku. Czy na przykład planujecie do końca kwietnia, że komunikacja będzie głównie związana z 1%? No to wtedy tak na dobrą sprawę nie ma sensu, tak? Czyli skoro i tak będziecie komunikować o 1%, no to przypinanie posta pewnie nie ma większego znaczenia. Może to mieć, to co mi przychodzi do głowy, to może to mieć znaczenie w kontekście tego, o co Marcin zapytał wcześniej, czyli że post zostaje na tablicy, czyli bo wy wrzucacie posta i ktoś na swoim feedzie, tak, swoich aktualnościach widzi tylko i wyłącznie tego posta, którego wrzuciliście, a nie widzi tablicy, tak? Czyli w momencie, gdy wrzucacie posta na temat niezwiązany z 1% i on dotrze do określonej grupy osób i ktoś kliknie, że chce zobaczyć, czym wy się zajmujecie, wejść na wasz profil, no to w tym momencie ma to sens, żeby ten post 1% tam był, bo tą komunikację możecie w tym momencie podkreślić gdyby dodatkowo wzmocnić, czy dać w ogóle sygnał, tak? Bo ktoś może nie mieć kompletnie świadomości, że wasza organizacja zbiera też 1% podatku. W tym kontekście ma to sens, ale to zależy od tego, czy będziecie publikować, czy planujecie publikować głównie informacje związane z 1% w różnym kontekście, bo jak za chwilę wam pokażę, można w bardzo, bardzo kreatywny sposób podejść do przekazywania informacji na temat 1% podatku. Dobra, to chyba tyle. Lećmy dalej. Jesteśmy już w połowie, a z czasem jest troszeczkę gorzej. Chyba będę musiał przyspieszyć. Dobra. Zaangażuj miało być oczywiście, robiąc ankietę w mediach społecznościowych. Potrzebne do tego są nam treść oraz czas na obsługę komentarzy. Takie proste pytanie. Kto z was już rozliczył PIT? Czyli nie mówimy wprost, robimy ankietę w mediach społecznościowych i nie mówimy wprost, o co chodzi, tylko zadajemy jakieś pytanie dookoła. Kto z was już rozliczył PIT? Ja może tutaj znajdę, zobaczę, czy jestem w stanie tak szybko podejrzeć, bo wydaje mi się, że miałem tutaj jeszcze jedną propozycję, jeszcze jedną koncepcję taką. Tak, a drugi post, który może tutaj wrzucę, a może nie wrzucę, bo nie ten, ok, ale zaraz już wam pokazuję. Drugi pomysł to jest jak ma na imię. Już wam wyjaśniam, o co chodzi. Jak ma na imię. I teraz do jak ma na imię wrzucacie posta z taką grafiką jak ma na imię, a w tym poście piszecie, tą treść znajdziecie w tej prezentacji, a w tym poście piszecie na temat tego, jak ma na imię twój znajomy, któremu na przykład możesz przekazać informacje o naszej organizacji. I na przykład zapraszacie do tego, żeby ktoś wrzucał w komentarzach imiona tych osób. Zupełnie niezobowiązująco, tak? Czyli robicie taką, można powiedzieć, że zabawę, albo jeszcze prostsze pytanie. Jak ma na imię osoba, której możecie powiedzieć, albo powiedzieliście ostatnio o naszej organizacji? Bardzo prosta rzecz, która nie mówi kompletnie o 1% podatku, która zwiększa zasięg, bo zachęcacie do tego, żeby ktoś wrzucał w komentarzach po prostu imiona różnych osób, a później tak na dobrą sprawę, wy sami w komentarzach możecie ten temat pociągnąć dalej. Raz, możecie zrobić to w komentarzach, czyli możecie wrzucić informację, że można was wspierać. Na przykład tutaj mówimy o 1% podatku albo innej formie, bo to jest coś, co możecie zrobić również, nie wiem, za miesiąc, jak się skończy szał 1% podatku, możecie takie coś zrobić w kontekście na przykład darowizn od zakupów w internecie. A druga sprawa, wszystkie osoby, które pojawią się w komentarzach, możecie do nich wysłać wiadomość na Messengerze, tak? Czyli, że raz, dziękujecie za to, że ktoś przekazał informację o waszej organizacji komuś dalej. Dwa, możecie poprosić o to, czy możecie tej osobie, tej konkretnej osobie z imienia, którą wiecie, jakie imię ktoś podał, czy możesz tej osobie przekazać informację, żeby podarowała nam 1% podatku.
Czyli zaczynacie od tego informacji, która kompletnie nie jest związana z 1% podatku, budujecie sobie, można powiedzieć, bazę osób, które w jakiś sposób są zaangażowane, angażujecie ich, a dopiero później w kolejnym kroku przechodzicie do tego, żeby zaangażować ich w konkretne działanie typu przekaż 1%, powiedz innym o tym, żeby przekazali nam 1% podatku. I tutaj w tym poście, kto z Was już rozliczył PIT, jest dokładnie tak samo i też znajdziecie tutaj treść. Poproś konkretne osoby w komentarzu, aby zwiększyć zasięg posta, czyli zwiększamy zasięg posta poprzez to, że ktoś odpowiada albo wpisuje, że nie wiem, ja rozliczyłem, albo dajcie znać w komentarzach i ktoś po prostu daje znać w komentarzach po to, żeby zwiększać zasięg i budować bazę osób zaangażowanych, tak? Czyli każdy, kto dał komentarz, jest jako ta osoba zaangażowana. Tak, i to, co powiedziałem, tak, czyli budujecie bazę osób zaangażowanych, do których możecie dotrzeć z informacją o 1% oraz poprosić o rekomendację 1%, czyli po to, żeby oni podali tą informację dalej. Tutaj podejrzewam, możecie jeszcze inne pytania sobie wrzucić, zastanowić się nad tym, tak jak wrzuciłem ten pomysł, jak ma na imię, tak, możecie pomyśleć o innych pytaniach, które w ten sposób mogą dotrzeć i zbudować zasięg, czyli na przykład, w którym roku się urodził, tak? I resztę wyjaśniacie w treści posta. A na grafice jest, w którym roku się urodził. Albo jeszcze jakiekolwiek inne pytania. Dobrze, dotrzyj do pośredników. Punkt 7. Co potrzebujemy? Bazę kontaktów. I tak samo, zanim chwycisz za swój telefon i zastanowisz się, jak masz zbudować bazę kontaktów, pomyśl, że to nie musi być twój telefon. W sensie nie, że masz brać czyjś telefon, tylko poprosić inne osoby o to, żeby to one uczestniczyły w budowaniu bazy kontaktów. Czyli czy znasz na przykład osobę, która jest handlowcem i ma dużo kontaktów? Kto w moim otoczeniu ma kontakty? Albo kogo mogę osobiście zapytać? Bo jeśli ta osoba mi powie nie, to zawsze mogę zapytać nie, w sensie nie mam takich kontaktów, zawsze może zapytać ok, a kogo ja mogę zapytać, kto może coś wiedzieć na ten temat. Kolejna rzecz, którą będziecie potrzebować, to scenariusz rozmowy oraz treść dla księgowych, której nie będziecie potrzebować, bo ona jest tutaj w tej prezentacji. I o jakich pośrednikach mam na myśli? Wracajmy tutaj do komunikacji wielu do wielu, czyli znajdujecie osoby, które mogą być ambasadorami, można powiedzieć, ambasadorami to trochę jest za duże słowo, ale mogą Was po prostu wesprzeć w zebraniu większego 1% i są to po pierwsze biura księgowe, po drugie kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku, gdzie często te osoby albo na przykład nie robią rozliczeń samodzielnie, albo potrzebują pomocy z tymi rozliczeniami, albo na przykład tego nie wypełniają tego samemu w ogóle, tylko zostawiają, żeby ten PIT się sam zamknął. Czyli jest potencjalnie grupa, która zwłaszcza w tym roku, w związku z tymi zapowiedziami i z podniesieniem kwoty wolnej od podatku, w przyszłym roku może być w dużej mierze wykluczona z tego 1%, po prostu od nich nie będzie 1% podatku. No i kolejna grupa, koła gospodyń wiejskich, czyli to są grupy, do których możecie dotrzeć z informacją, tu jest taka przykładowa informacja, z informacją i z zaangażowaniem to, aby to oni pomogli Wam zbierać 1% podatku. Ja tutaj daję przykład dla biur księgowych i też myślimy nie o tej księgowej, do której chcemy dotrzeć, czy księgowym, do którego chcemy dotrzeć, tylko myślimy o tym, co on może zrobić dalej i dostarczamy narzędzia, dostarczamy szablon, który tutaj jest, który ta osoba może wysłać dalej. Ten szablon, który tutaj znajdziecie, to jest treść, która księgowy może wysłać do swoich klientów. I to jest taka prosta informacja. Organizacja społeczna taka i taka zwróciła się do mnie o pomoc w zebraniu 1% podatku. Potem w drugim akapicie mamy, czym się zajmuje i co konkretnie robi. Bardzo prosto, bardzo krótko, bez rozbudowywania tej informacji. I w trzecim akapicie mamy
Jeśli w zeznaniu PIT nie wskażemy organizacji, 1% podatku trafi do budżetu państwa. Czyli taka motywacja, że tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś nie wskaże, no to trafi to do budżetu państwa. I jest część osób, która chce, żeby to trafiło do budżetu państwa, inna grupa nie chce, żeby to trafiło do budżetu państwa. Do tego tutaj apelujemy. I jeśli nie chcą Państwo przekazać 1% podatku tej organizacji, proszę o informację, na przykład wskazanie KRS innej organizacji. Pozdrowienia, Anna Kowalska, Biuro Księgowe, Twój Podatek. Zwróćcie uwagę na to, że wysłanie tej wiadomości przez księgową nie nakłada na nią dodatkowej roboty. W sensie takim, ona nie pyta tutaj o to, czy ty, mój kochany kliencie, dla którego rozliczam podatek, czy ty wyrażasz zgodę, żebym ja przekazała takiej organizacji 1% podatku? Nie, ona tutaj informuje o tym, że de facto przekaże ten 1%, jeśli czegoś nie zrobisz. Czyli jeśli nie odpiszesz i nie powiesz, że ja chcę, żeby 1% trafił do budżetu państwa, albo ja chcę, żeby 1% trafił do KRS-u takiego i takiego, to w domyśle po wysłaniu takiej wiadomości księgowy może po prostu wam ten 1% podatku wpisać wasz KRS czy wasz cel szczegółowy. To jest bardzo ważne, bo zachęcam do myślenia dalej, do tego, co będzie działo się dalej. Czyli jak pójdziecie do takiego księgowego, no to ten księgowy pomyśli, ok, co ja muszę zrobić, ile będę miał dodatkowej roboty, teraz i tak jest tyle roboty z tymi rozliczeniami i tak dalej, i będę brał na siebie coś jeszcze więcej i będę musiał coś jeszcze sprawdzać. Nie, ja tego nie chcę. Dlatego ta wiadomość jest napisana w taki, a nie inny sposób, żeby tych dodatkowych obowiązków nie nakładać. I tak już będzie jakiś tam obowiązek, czy jakaś praca związana z tym, żeby tę wiadomość wysłać, ale w taki sprytny sposób, żeby nie nakładać dodatkowych obowiązków na tego księgowego, że on musi na przykład coś sprawdzić, ok, czy ten klient, w jaki sposób ten klient chce, żebym przekazał 1% podatku, czy on się zgodził, czy się nie zgodził. Po wysłaniu takiej wiadomości nie ma po prostu takich pytań. I tu taki pomysł, który mi przyszedł do głowy, do realizacji albo do rozważenia, że ten księgowy, który będzie wypełniał te PIT-y, może w celu szczegółowym wpisać na przykład swoje inicjały. Dla Was będzie to informacja statystyczna, jak w momencie, gdy otrzymacie informacje z Urzędu Skarbowego, to powinniście dostać też cele szczegółowe i tam w celu szczegółowym będziecie wiedzieć po prostu, z którym księgowym warto, który księgowy coś zrobił i z którym warto dalej działać. Co ważne, warto też powiedzieć, w momencie, gdy dostaniecie taką informację zwrotną, warto też temu księgowemu powiedzieć: dziękujemy, 16 osób, od 16 osób z Twojego polecenia otrzymaliśmy 1% podatku. Jesteś kochany. To jest informacja zwrotna, która też jest istotna dla tych osób, no bo ci księgowi włożą jakiś nakład pracy i chcą wiedzieć, że jak przyjdziecie do nich po raz kolejny w kolejnym roku i chcą wiedzieć, że to ma sens, tak? Bo cofną się rok wcześniej i sobie pomyślą, ok, robiłem to w zeszłym roku, no ale to w ogóle coś z tego było, czy nic z tego nie było, a w ten sposób możecie taką informację zebrać i później wrócić z tą informacją i powiedzieć, tak, to miało sens, róbmy to. I to będzie też informacja dla Was. Kolejna rzecz, punkt 8, zostały nam ten jeszcze 3. Zaintryguj, dostarcz rozrywkę, opowiadaj ciekawie, czyli wracamy do tematu storytelling na różne ciekawe sposoby. Potrzebujecie dane. Myślę tutaj o danych liczbowych. Wracamy do slajdu z początku, punkt 1, czyli co zrealizowaliście w zeszłym roku, pokazane w liczbach, tak? Zaraz to się wyjaśni tutaj, o co to chodzi. Grafika, no tutaj macie przykład, 1 równa się 231, treść posta i czas na publikację, czyli żeby po prostu to wrzucić. Jaki tu jest pomysł? Pomysł jest taki, że 1 równa się 231, znak zapytania, o co chodzi? Tak wszyscy się zastanawiają, a to przecież prosta i podstawowa matematyka. W zeszłym roku zrealizowaliśmy w naszym mieście 231 bezpłatnych spotkań z psychologiem w ramach terapii współuzależnień. Zrobiliśmy to dzięki środkom z 1% podatku. Ile 1 będzie równe w tym roku, czy ile 1 wyniesie w tym roku, zależy również od Ciebie. Prosimy o 1% podatku i o przekazanie informacji Twoim znajomym.
I tutaj jest w nawiasie też, zrób zrzut ekranu i wyślij znajomym, bo jak ktoś na przykład przegląda, zobaczy tego posta na Facebooku, może sobie zrobić zrzut ekranu i udostępnić go znajomym. KRS i cel. Czyli wychodzimy od czegoś kompletnie niezwiązanego albo czegoś, no nie mówię, że szokującego, bo to nie jest jakaś super szokująca informacja. Pewnie dla matematyków tak i by się zainteresowali, czy osób gdzieś tam, którzy są często w liczbach, ale jak to 1 równa się 231? Można by się pokusić, żeby w ogóle znak zapytania z tego wywalić i zrobić samo proste 1 równa się 231 i w treści posta wyjaśniacie, o co chodzi. I jeśli tak sobie pomyślicie, co zrealizowaliście w zeszłym roku, to będziecie mieć na przykład 5 różnych liczb, 5 różnych wartości, które wskazują na to, co zrobiliście i z każdej z tej liczby możecie zrobić posta i w ten sposób podejść właśnie do 1%. I wracając do tych statystyk, które pokazałem wcześniej, nie bójcie się, że na przykład liczba będzie inna, a treść posta będzie taka sama, bo prawdopodobieństwo, że druga ta sama osoba trafi na tą samą informację jest bardzo niewielkie, a nawet jeśli trafi, to być może, jeśli wcześniej czegoś nie zrobiła z tą informacją, to zrobi to teraz. Jak to Caldini już 60 lat temu pisał, powtarzanie to jedna z skuteczniejszych technik perswazyjnych, a my chcemy tutaj coś wyperswadować podatnikom, żeby ten 1% przekazali albo żeby powiedzieli znajomym. Dobra. I tutaj przykłady też będziecie mogli sobie pobrać w materiałach, takie grafiki. Sudoku też jest jakimś pomysłem na to, żeby gdzieś tam zaintrygować liczbami, o co to chodzi z tymi liczbami. Możecie na takim zdjęciu, nie wiem, zaznaczyć sobie te 185 czy jakąś inną liczbę jedną albo jeszcze coś innego zrobić, albo nic nie robić, wrzucić taką grafikę, dorzucić taki post, zaintrygować, powiedzieć, de facto budujecie zaufanie do organizacji, bo mówicie o konkretnych efektach, mówicie o liczbie czegoś, co zrobiliście. Dobra, to lecimy dalej. Wykorzystaj 15 albo 60 sekund, czyli shorts, rolki, czyli to, od czego zaczął się TikTok. Mega krótkie filmiki, które gdzieś tam są śmieszne albo czasami nieśmieszne, ale docierają do coraz szerszej grupy odbiorców, bo najpierw wprowadził to TikTok, później zdaje się, że Facebook, teraz YouTube ma shorts, na Instagramie pojawiły się rolki. Jest w tym trend i jest w tym metoda. I teraz ja Wam tutaj pokażę. I oczywiście możecie, jak nagracie sobie jakiś tam jeden filmik albo będziecie mieć pomysły na więcej, to nie bójcie się publikować tego często. Tak, tam była sugestia na Instagramie rolki 2 razy dziennie. No i teraz, moi drodzy, możecie... Nie, tutaj. Cofnij się tu, proszę bardzo. A nie, YouTube, skopiuję linka i Wam po prostu ten film pokażę. O, jest tutaj link, dobra, już Wam go uruchamiam, bo to jest coś, co ja po prostu zrobiłem. A i oczywiście, czy ja tutaj będę mógł to zrobić? O, dobra, uruchamia się Facebook i włączam, to jest dosłownie naście sekund. Przykład takiego filmu, co możecie zrobić? Bardzo proste. Dzisiejszy dzień wygrywają liczby 5, 0, 7, 2, 3, 4, bo dzięki nim zamiast do budżetu państwa 1% podatku trafi na budowanie niezależności finansowej polskich organizacji społecznych. To taki przykład takiego filmu. Do zrobienia naprawdę w bardzo krótkim czasie i też, jak widzicie, wychodzimy od liczb. Tutaj akurat zabawa z KRS-em organizacji. Możecie zrobić cokolwiek innego. Możecie, jak macie czas, macie możliwości, możecie, nie wiem, na jajkach te numerki namalować i będzie coś fajnego, coś ciekawego, coś przyjemne dla oka. Ja ten filmik zrobiłem dosłownie 15 minut, łącznie z publikacją na YouTubie, bo on już jest na naszym YouTubie, tak? Kartka z kalendarza, napisane coś, pomysł macie gotowy, możecie zrobić kopiuj, wklej, zrobić to dla swojej organizacji. Dobra, lecimy dalej. Zbuduj dowód społeczny i zaangażowanie. Kolejny pomysł na posta, na grafikę, materiał, który możecie wykorzystać do 150 zł czy więcej.
I o co chodzi? Że mamy dzisiaj do Was niedyskretne pytanie, czyli wielu z Was przekazało nam 1% podatku, za co bardzo dziękujemy, ale pytanie brzmi, jaka to była kwota? Czy pamiętacie, ile z tego 1% podatku było w Waszym tym zeznaniu? Czy to była kwota do 150 zł, czy to było więcej? Wcześniej się zastanawiałem nad tym, żeby zrobić jakieś widełki, albo żeby poprosić kogoś, żeby w komentarzu wpisał i tak dalej, ale dla niektórych osób może być to informacja dyskretna, albo wrażliwa, albo nie chcą się tym dzielić. Oczywiście to jest taka informacja, która na dobrą sprawę niewiele mówi, bo każdy ma inne przychody, inne koszty, rozlicza się z żoną, mężem, czy odlicza różne ulgi, więc ta informacja de facto niewiele mówi, ale ktoś może mieć obawy, dlatego tutaj jest też sugestia. Oczywiście zrozumiemy, jeśli nie chcecie się tą informacją podzielić tutaj w komentarzu, ale napiszcie do nas w wiadomości prywatnej. I uwaga, tutaj celem jest budowanie bazy, tak jak wcześniej. Nie jest to, żeby ktoś, żeby. Oczywiście to będą też dla Was cenne informacje, tak? Czyli jeśli ktoś się podzieli tymi informacjami, one nie będą pełne, tak? No bo. Nie wiem, ilu waszych podatników przekazujących 1%, to jest różne dla każdej organizacji, jest też na waszym fanpage'u, czyli to się może kompletnie nie pokryć, tak? Ale to też będzie dla was jakaś tam informacja finansowa, kto wam przekazał jaki procent podatku, ale celem jest tutaj budowanie bazy, czyli osoby w komentarzach, czy osoby, które wyślą wam wiadomość, to są osoby, do których uderzacie z prośbą o rekomendacje. Wyślij do 5 znajomych, czy możesz przekazać 5 osobom informację o 1% podatku, żeby przekazali nam 1% podatku. W tych wszystkich działaniach, które ja dzisiaj tutaj pokazuję, nie myślcie o tym 1% tej konkretnej osoby, ale o tym, że ta osoba jest łącznikiem do kolejnych podatników. To chyba clue całego dzisiejszego spotkania. Dobrze, no i teraz nie mogło być inaczej, musiało być coś związanego z Funny Money, czyli zadbaj po prostu o przyszłość. I przyszłość to oczywiście też przypominajka Funny Money i darowizny od zakupów w internecie, które pewnie wielu z Was zbiera, ale co chciałem powiedzieć? Przypominajka Funny Money, czyli rozszerzenie do przeglądarek internetowych. Jak pewnie niektórzy wiedzą, a jeśli nie, to informuję. Właśnie, w momencie, gdy ktoś wchodzi na jakiś serwis związany z rozliczeniem i ma tą przypominajkę, no to dodatkowo zobaczy numer, nazwę organizacji i numer KRS organizacji. Czyli w momencie, gdy ktoś będzie właśnie w kontekście rozliczania 1% podatku, to przypominajka, rozszerzenie, które dotychczas służyło tylko i wyłącznie do tego, żeby przekazywać wam darowizny od zakupów w internecie, ma dodatkową funkcję, przypomina o tym, żeby przekazać wam 1% podatku. Powiem szczerze, że nie mogliśmy lepiej trafić z nazwą przypominajka, no bo ona pasuje i do jednego, i do drugiego. Oczywiście to się cały czas, jak gdyby aktywna jest kwestia aktywacji darowizn od zakupów w internecie, czyli aktywuj darowiznę na stronie partnerów, czy jak ktoś szuka informacji, to produktu. To też pojawi mu się informacja, że tutaj może przekazać darowiznę w danym sklepie, ale bonusem dodatkowym przypominajce jest właśnie informacja o 1%. To, co tutaj się pojawi, możecie skonfigurować w panelu organizacji w zakładce 1%, dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest link do prezentacji dzisiejszego spotkania. I co jest ważne, co chciałem tutaj podkreślić, że to jest inwestycja w przyszłość, dlatego że przypominajka ma bardzo mało odinstalowań. Czyli ktoś instaluje takie coś, robi to raz, a później tak na dobrą sprawę non-stop przez cały czas przekazuje wam darowizny od zakupów w internecie, a dodatkowo ma od razu narzędzie, które mu przypomni w przyszłym roku, przy okazji 1% mu przypomni właśnie o przekazaniu. Czyli to jest, można powiedzieć, inwestycja i w niezależność, czyli budowanie kolejnego źródła pod tytułem darowizna od zakupu w internecie oraz w to, żeby ta informacja, patrz punkt czwarty z jednego z pierwszych slajdów, żeby ta informacja była technicznie dostępna dla osoby w momencie, gdy ona będzie wypełniać PIT. Dobrze. 11 za nami.
Mam nadzieję, że w Waszych głowach zrodziło się dużo więcej pomysłów. Dla przypomnienia, warto każdy z tych pomysłów rozważyć pod kątem tego, jaki ma czas, koszt, a jaki potencjał finansowy. I najlepiej skupić się na tych rzeczach, które są w kwadracie czwartym, czyli mają niski nakład czasowy, ale mają wysoki potencjał finansowy. Informacje, linka do prezentacji i materiałów z dzisiejszego spotkania znajdziecie tutaj, czyli jak wejdziecie sobie do panelu organizacji na Funny Money, kliknijcie sobie zakładkę 1%, to tam możecie sobie przejść do tej prezentacji, do tych wszystkich gotowców, materiałów, treści. One jeśli nie są konkretnie w treści podane, to tak jak tutaj chyba w jednym z przykładów, o, tutaj możecie znaleźć po prostu w komentarzu, po prostu w notatkach do prezentacji znajdziecie tą treść, którą możecie skopiować, wysłać i zrobić z nią tak na dobrą sprawę, co tylko chcecie. I taka jeszcze kolejna rzecz, na funnymoney.pl łamane przez materiały, tam są też inne rzeczy, które możecie wykorzystać. Tam są gotowe grafiki, gotowy film jest taki, 1% nie trafia w kosmos. Tam jest film, który w momencie, gdy macie dodane wasze logo waszej organizacji, tam się automatycznie będziecie mogli go pobrać z waszym logotypem, czyli można powiedzieć, że taki wasz film 1%. Bardzo prosta taka animacja 1%. Zapraszam też tam do tych materiałów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Jeśli chcecie ze mną porozmawiać, umówić się na spotkanie, funnymoney.pl łamane przez spotkanie, tam w kalendarzu możecie sobie wybrać termin, możemy się po prostu spotkać online. Od razu mówię, że to jest spotkanie bezpłatne. Możemy się spotkać online i porozmawiać. Ania napisała: Marku, ogromne podziękowania za inspirację i pusz do działania. Cieszę się, że mogłem zainspirować, podrzucić różnego rodzaju pomysły, zmotywować trochę. Te 25% z 1%, 25% więcej z 1% podatku jest możliwe. To, co powiedziałem pod koniec, najważniejsze, żeby w tych działaniach myśleć nie o 1% tej konkretnej osoby, ale o tym, że ta osoba jest łącznikiem do kolejnych osób, które mogą przekazać Wam 1% podatku. I to myślę, że jest taka, myślę, że najważniejsza informacja z dnia dzisiejszego. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze profilu na Funny Money, konta organizacji na Funny Money, no to w bardzo prosty sposób można to założyć, po prostu w menu moje konto, zarejestruj organizację, zajmuje to 3 minuty i macie dostęp do zakładki 1%, nie wiem, czy ja tu jestem zalogowany, nie jestem zalogowany, ale może na jakimś koncie jestem zalogowany, mogę Wam tą zakładkę pokazać na żywo. Jestem zalogowany, dobra. No chyba już nie jestem zalogowany, ale to zaraz szybko to zmienimy. Mogę Wam tą zakładkę pokazać na żywo i tą konfigurację również pod kątem 1% i już będę uciekał, nie będę Was trzymał dłużej. Dobra, tutaj jest konto, wchodzę sobie na profil, nie zapisuj hasła, Fundacji Funny Money, zakładka 1% i tutaj jest konfiguracja, można wejść w edycję tej konfiguracji, zmienić status OPP, chociaż generalnie w systemie mamy zaktualizowane wszystkie statusy organizacji oraz wbić te informacje KRS i cel szczegółowy. Możecie sobie uzupełnić. To, co będzie tutaj uzupełnione, będzie się pojawiać później na właśnie w przypominajce. No a tutaj po kliknięciu możecie wejść do folderu, w którym jest prezentacja plus folder z materiałami. Także to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.